wieczorek współtworzony przez Teatren N i Fundację Studo. Dzisiaj o 17, jutro również o 17 kolejny tutaj. Kończymy również w kawiarni Kawka o 16 w sobotę. Wieczorek potrwa mniej więcej godzinę i potem, jeżeli jeszcze będą siły, to zapraszam na poezję bieszczadzką do Whisky Cafe na 19. A póki co Andrzej Samborski i Piotr Krzyżowski z gitarą i zapewne będzie przerwa. No, nazywa się to Poeci są jak dzieci. Tak naprawdę to tak jakbyśmy sobie zrobili dzień dziecka dzisiaj. Wspominać bardzo dawne wiersze z lat, kiedy jeszcze byłem bardzo, bardzo młodym poetą. Także powiedzmy, że to są na przykład te wiersze będą z czasów, mógłbym być dziadkiem tego poety. Bajka o czerwonym kapturku. Mówią, że życie jest jak książka. Jeśli o mnie chodzi, to jestem już na tej stronie, gdzie wilk właśnie zjadł babcię i ostrzy sobie zęby na kolejną ofiarę. Ach! 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 Jakże zazdroszczę dzieciom, które czytając tę bajeczkę o mnie mogą teraz, jeśli tylko chcą, ciutko przewrócić parę kartek dalej i od razu przeczytać sobie budujący morał. Są to wiersze z takiego arkusza poetyckiego Orzeł czy Reszka. Tak jak patrzę na datę, to było 89 rok. Dawno, dawno, dawno temu. Mało muzyki tutaj akurat w tej pierwszej części może być, bo wtedy ta moja poezja była... To były takie nagie słowa, na dobrą sprawę. I brzmiały na przykład tak. Do pracy poszedł dziś z gołą głową. Miał już dość dzieci wołających za nim na ulicy. O, czerwony kapturek, czerwony kapturek. Dopiero wchodząc na szafot, włożył czerwony kaptur z otworami na oczy. No tak woli komentarza, to właśnie tak przy tym tomiku było na przykład taki cytat z Brunona Schulza. Poezja to są krótkie spięcia sensów między słowami. Raptowna regeneracja pierwotnych mitów. Proszę bardzo, z mitu o Midasie. Gdyby król Midas wyszedł do ludzi z sercem na dłoni, byłoby ono szczero złote. Nieudane łowy. W jej oczach było zwierzątko, czujne, przyczajone. Inne kuliło się na wargach, jeszcze inne drapało się na brwi. Małe, przestraszone myszki, które zawsze zdążyły czmychnąć do dziury, a ja mogłem już tylko żałośnie trzeć wąsa, patrząc na opustoszałą twarz. Tygrysy to miłe zwierzęta, to miłe zwierzaki, kociaki, ci, ci, ci. Tak wdzięcznie się prężą, tak stroszą futro z odgniecionymi od wilgoci na czarno żebrami, a ta ich mordka umorsana, a te ich wąsy zawadiackie rozdokazywane i to ich bezwstydne mru, gdy je pogłaskać po głowie, zwłaszcza za uszami. Tygrysy to wdzięczne zwierzaki. W pozięce wyliżą ci rękę aż do kości. Kura. Nie każda kura znosi złote jajka. Ja nie.
Chodzę przygnębiona świadomością kurzej egzystencji i niespełnialnością marzeń. Marzę, by wrócić w przeszłość, odnaleźć skorupki, móc zacząć. A ciągłe oglądanie się za siebie na drodze życia jest znakomitym sposobem na zapamiętanie drogi powrotnej. No tak, i nieśmiertelny temat poezji. O miłość. Miłość. Tak, miłość. Bardzo mi przykro, ale nie wydaje mi się, aby nam mogło być ze sobą dobrze. Z dezaprobatą popatrzyła na moje niepozorne skrzydła. Co robić? Czy przekonywać, że mógłbym, gdybym tylko chciał, latać znacznie dalej, wyżej niż ci wszyscy wspaniali chłopcy? Nie, przecież są lepsi ode mnie, oni potrafią bez trudu wzbić się w niebo, a cóż ja? Rumienię się, niezgrabnie przestępuję z nogi na nogę, nie wiem, gdzie podziać ręce. Machinalnie skubię piórko za piórkiem. Pokocha, nie pokocha, pokocha. No taki to temat, no oklepany, jak to mówią. Kicz. Trudno jest o miłości nie mówić banalnie, gdy noc, a nad nami ten stary, wyszczerbiony księżyc. No. O, tutaj taki tekst zupełnie jak ze szkoły, wypracowanie. Dylemat. Dzisiaj w szkole pani od historii powiedziała nam, że z tymi Hunami to trudno orzec, czy byli draniami, czy nimi nie byli. To pomyślcie, dzieci. Przecież byli ubodzy, a i nie wykluczone, że tak w ogóle to chcieli dobrze. Mama, gdy jej o tym opowiedziałem w domu, trochę się zdziwiła. Za jej czasów to oni jednak draniami byli, bez gadania. Spytała ojca, co ty na to, stary? Pokazał tylko artykuł w wieczornej gazecie. Wódz Attila z wizytą przyjaźni w Polsce. I sprawa się wyjaśniła. Spytałem kameleona, jaki ty właściwie jesteś? A on zaczerwienił się zawstydzony. Rubikon. W roku 49 przed naszą erą Cezar przekroczył go na czele swoich wojsk. Kości zostały rzucone, miał ponoć rzec przyszły pan świata tuż przed wejściem do wody. Obecnie w tym miejscu stoi znak. Kąpiel wzbroniona. Albo taki tekst bez tytułu. A nie toperzowi, kiedy śpi, wszystko wisi. Pochwała pesymizmu. Gdyby nie my, pesymiści, świat pewnie umarłby ze śmiechu. Jeszcze pominiemy. O, Odyseja. To nie było tak. Ależ, Odyseuszu, jaki jest sens coś teraz zmieniać? Stare dobre czasy, pamiętasz? W starych dobrych czasach, kiedy nie było słów, chcąc ci opowiedzieć o deszczu, próbowałem naśladować plusk kropel. Aby opisać wiatr, nadymałem usta i wyglądałem wtedy zabawnie, a ty śmiałaś się. Tak, najbardziej lubiłam opowiadać ci właśnie o wietrze. To były stare, dobre czasy, kiedy się jeszcze można było dogadać. Gdzie jest Ofelia? No właśnie, bo tutaj na przykład też w tym zbiorku Orzeł czy Reszka było jeszcze inne motto, takie zaczerpnięte z Szekspira. No to jest lekko.
Tylko wyciąłem tak z przodu i z tyłu. Coś mi zostały takie słowa. Słowa, słowa, słowa. Reszta jest niczym. No i proszę bardzo. Gdzie jest Ofelia? Hamlet właśnie kończy swą kwestię. Być albo nie być, to wielkie pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też... No właśnie. Hamlet właśnie kończy swą kwestię. Odwraca głowę. Według scenariusza w drzwiach ma się teraz zjawić Ofelia. Czeka, by weszła. Czeka. Gdzie jest Ofelia? Hamlet wciąż z czaszką w dłoni ma głupią minę. Szalony dzień. Posłuchaj, jak stuka ten szalony dzięcioł w mojej piersi. Jak to mu się nagle śpieszy. Chciałby jak najszybciej wykuć dziuple dla dwojga. Staruszek. Ciekawe, co by mi powiedział stary stół. Że już nie te lata, że robaki i skleroza, ale jeszcze pamięta pewną śliczną kozetkę. Mieli razem w jednym komplecie parkę rozkosznych krzeseł, że czas płynie okrutny, że popękały w niej sprężyny, odeszła na zawsze, krzesła też się postarzały, los poroznosił się po świecie, że ciężko samemu na starość coraz bardziej sterane stołowe nogi. Takie życie, proszę pana. I kończy się ten zbiór takim utworem pod tytułem Z życia krasnoludków. Młode krasnale psociły ile wlezie, a koszałek, opałek, bezradny, stary, klął tylko pod nosem. Dość, dość, żadnych więcej wycieczek w góry. Ja przewodnikiem, ha, ha. Oj, żeby tak do domu, do domu. A tu się zrobiło ciemno. Dawno już zgubili szlak, a latarenka jak na złość nie chciała się zapalić w drżących dłoniach koszałka. Kiedy ją wreszcie rozpalił, okazało się, że idąc po ciemku nieopatrznie weszli poza brzeg przepaści. Byli już całkiem blisko drugiego skraju rozpadliny. Krzyknęli i spadli. A tam pod spodem to już była zupełnie inna bajka. No to taki bardziej już bieszczacki utwór, który więcej będzie już właśnie na programie Józka Bilskiego o godzinie 19 w Whisky, ale ja się jeszcze nie poddaję, ja jeszcze ciągle mogę. To były wiersze wnuczka Andrzeja Samborskiego, kiedy był taki malutki, a teraz będą wiersze Andrzeja Samborskiego, kiedy był już większy. Dzień dziecka, także będziemy kontynuowali. Następny zbiór poetycki zaczynał się, jeszcze może momencik, zaczynał się takim wprowadzeniem teoretycznym. W powszechnie znanej, choć nie dającej się dokładnie określić pod względem pochodzenia anegdocie, występuje malarz orientalny, który otrzymał zamówienie na namalowanie koguta. Po roku wezwał zamawiającego i z brawurą namalował na jego oczach koguta w ciągu paru minut. Zamawiający był zadowolony z obrazu, uważał jednak, że cena jako zapłata za pracę wykonaną w ciągu paru minut jest zbyt wysoka. Wtedy malarz otworzył drzwi do swojego atelier i wprowadził tam klienta. Pomieszczenie było wypełnione studiami koguta. Przez cały rok malarz malował wyłącznie koguty, aby móc wykonać zamówienie. Pan Miklosz, malarstwo chińskie. No i właśnie, był, powstał tomik, to się śpiewa, to się tańczy. Z okładką nawiązującą do ryciny Hokusai, widok na górę Fuji, przez wzburzone morze. I między innymi znalazły się tam takie wiersze jak ten. Bliscy, tak bliscy nieba, a jednak nie jesteśmy aniołami. Potrzebny nam dach nad głową i ściany pomiędzy nami.
Dużo. Wiele, wiele lat później mówiliśmy sobie o tym. Wczesne dzieciństwo, teraz mamy dzieciństwo nieco bardziej zaawansowane, które zaowocowało na przykład takimi wierszami. Nazwałem je swego czasu też takim hasłem, że z prostotą bez prostactwa. Prawie jak w raju. Niebo jak spłoszony ptak kołuje nad moją głową, sfruwa, gdy zastygam jak drzewo i znów się zrywa, bo już do niego pełznie strach, jak wąż zaczajony w korzeniach. Wariacje teologiczne. Grzeszny w grzechu swym zasycham, potrzeba by mną wstrząsnąć, abym usłyszał grzechot wyschłego ziarnka duszy, abym zapłakał. Droga. Każda droga jest dobra. Choćbyś nią szedł do diabła, możesz zawrócić do Boga. Spotkanie. W drodze do zguby spotkałem Boga. Co tu robisz? Spytał. A ty? Spytałem. Idę zgubionych znaleźć. Przykazanie. Swój cień kochaj jak brata, więcej już z nim nie walcz, ale podnieś, jeśli upadł. Albo właśnie znowu wracając do nieśmiertelnego tematu młodych poetów. Owoce cierpkie nim dojrzeją, zakochani cierpią. Królewicz. Królewicz zakochany
Nie mógł zasnąć bez swej ukochanej. A kiedy wreszcie mógł, po 100 latach spocząć z nią razem w małżeńskim łożu, zasnął i śpi do dzisiaj śpiący królewicz. Różnica zdań. Kobieta jedna, a mężczyzna drugie. Półprawdy. W sumie oboje mają rację. Arka. Zbuduj swe życie jak arkę, abyś, gdy śmierć jak morze pochłonie wszystko, przepłynął na drugą stronę. Bez skrzydeł. Ludzie bez skrzydeł na myśl o wolności kamienieją z przerażenia. Wolność jest dla nich ruchem swobodnym kamienia, co puszczony wolno pędzi wciąż szybciej w przepaść. Jak się nie nagiąć, jak się nie dać złamać, prosty człowieku? Takie rzeczy pisałem sobie, powiedzmy jeszcze ze 20 lat temu. A w ostatnim czasie, na dobrą sprawę, zamiast poetą stałem się tłumaczem. Albo zacząłem tłumaczyć te swoje wiersze na piosenki, albo zacząłem tłumaczyć wiersze innych poetów na polską mowę. Na przykład Michaela Longleya, poetę irlandzkiego, przetłumaczyłem tak. Emily Dickinson. Myślę o tobie, Emily Dickinson, jak każdego ranka wstajesz, aby pisać, jak wkładasz suknię, aby za chwilę oddać się poezji. Jak zawsze dostojna, przez zagracone wnętrza zmierzasz do światła myśli, zachwycenie ku słowom, twemu oknu na tajemnicę. W swoim domu w Amherst, Massachusetts, trzymasz niczym listy miłosne zamknięte na klucz wiersze. Są wszędzie, tak jak kurz. I dotąd siedzisz, piszesz, dotąd starcza światła. Starzejesz się, a one stopniowo co dnia rosną jak kwiaty, rosną jak rdza. A ja na przykład napisałem coś takiego. Z mojego domu na wzgórzu wyszedłem na drogę. Na wschód ode mnie, od domu, od wzgórza wschodziło słońce. Na zachodzie zachodził księżyc. Wybrałem księżyc. Jesień. Odleciały ptaki, zwiędły liście, a ja jestem drzewem. Niech śnieg spadnie jak najszybciej. No ale wracajmy do tego, że tak powiem, do tematu z dzieciństwa. O dwóch takich. Jaka to melodia? O dwóch takich. Miałem brata bliźniaka. Jemu życie uciekło sprzed nosa jak autobus. Ja żyję. Chłopczyk we łzach, z buzią rozpłaszczoną na tylnej szybie.
chłopaki nie płaczą. Unoszą mnie w fale rozpaczy. Chciałbym utonąć. Nie mogę. Łzy zbyt słone. Tak, tak to pisze Andrzej Samborski, a tak pisze, tak pisał Nathan Mark. Tu z kolei wiersz, ze dwa wiersze przytoczę z Ksiąg Pamięci Żydów z terenów dawnej Rzeczypospolitej. Tutaj akurat Nathan Mark z Leska, to z jidysz miałem przyjemność przetłumaczyć i opublikować. Białe gołębie i moja mama. Na pamiątkę mojej świętej pamięci matki. Na dachu siedzą dwa gołębie. Białe gołębie. Białe jak kość. Słyszę gruchanie, wyglądam oknem. Widzę, jak tańczą ten sam taniec, którego moja matka ruszała kiedyś na weselach. Jaka urocza była wtedy mama. Jej lekko zaróżowione policzki, niczym niemowlęcia w kołysce, a rąbki białej jedwabnej chustki, niby gołębie skrzydła. Miałaś, mamo, ten sam wdzięk, co ta para gołębi, która teraz subtelnie, ochoczo, rusza do tańca. Tańca o nazwie Szerm. Albo Kahat Kliger z Włodzimierza Wołyńskiego. Włodzimierz Wołyński, no, widzisz, nazywali go Ludmirem. Panna Ludmirska modli się. Bardzo sławna kobieta. Jedyny chyba w historii cadyk. Zmrok z górnej izby pierzcha na werandę. Pobladły zerka z zawitrażu migdałowych róż. Zdobna jest w nie spływająca do ziemi wieczorowa suknia brzosy, rozkołysanej w modlitwie ludmirskiej panny. Przetykane złotem zasłony Aron Hakodesz przywodzą na myśl usta świętej, rozchylone w ekstazie, wyśpiewujące chwałę wszechmocnego. Z tchnieniem zmierzchu na ściany wybiegają cienie hasydów. Na niebie księdze, z którą w ramionach tańczy brzoza, całują się dwa gołąbki, podobne aniołom. Zza szyb dźwięczą dzwonki z aksamitu dziecięcego śmiechu. Jeszcze tylko Szmone Esre mówi Hanna Rochl. Jej oczy wspierają łez wieczorną rosą. Odfrunęły gołębie, ci, którym panna była matką, znikli w mroku. Księgi pamięci są zapisanymi, jakby książkowymi pomnikami społeczności, które zniknęły, których już nie ma właśnie, nie ma tych żydowskich dzielnic w Włodzimierzu Wołyńskim, nie ma Żydów w Lesku, ale na przykład w Tel Awiwie do niedawna jeszcze żył Zygmunt Frankl. Urodzony w Wieliczce, młodość spędził na Syberii, w Kazachstanie. Później przez krótką chwilę wrócił do Polski, studiował na NCS-ie i uciekł w świat. Jak to mówią, wybrał wolność i dobrze mu tak. Bardzo miał ciekawe życie i bardzo ładne wiersze pisał. Na przykład Czarny Kot.
Szedłem sam obludną ulicą pewnego wieczoru. Wtem czarny kot zeskoczył z parkanu, przebiegł mi drogę. Uśmiechnąłem się. W jeden piątek dwa razy skakałem ze spadochronu. 13 pływałem w rozstrzelałych morzach. Wszedłem pod wiele drabin i zawsze wyszedłem bez szwanku. To też tylko zaśmiałem się w ślad za czarnym kotem. Poszedłem dalej na przyjęcie. Gdzie spotkałem ciebie? No właśnie, mieszkał w Izraelu i opisał nam na przykład Jerozolimę. Jerozolima, wiem, stoi tu już 4000 lat, a wygląda mi wciąż na prowizorkę, na obóz przejściowy dla plemion, co trzymają się osobno, jak święty olej i woda święcona, które są w drodze dokądś. Najchętniej tam, gdzie plaża i port. Zbudowali ją z kamienia, ponieważ był pod ręką i dalej z niego budują, zgodnie z miejskimi przepisami o zachowaniu pozorów. Być może każdy powinien przybyć do Jerozolimy dziewicy, ale ja miałem już za sobą moją pierwszą dziewczynę, moją pierwszą wojnę i mój pierwszy kontynent. W chwili, gdy zobaczyłem pierwszego skorpiona pod jerozolimskim kamieniem. Jest też inne, takie bardzo stare, starożytne miasto. Jaffa. Kamienie są w rozsypce, całe w zmarszczkach. Pod dzisiejszym słońcem Jaffa, zgrzybiały starzec, śni o minionych setkach lat. Zabiegi władz miasta celem jego ratowania nie pomagają więcej niż balsamowanie zwłok. A przy nim morze, zawsze młode, rozkołysana woda, srebrne ryby, piersi fal. Jak młoda żona, co szturcha starca w bok. Nadaremnie. No, Zygmunt Frankl ujął mnie takim wierszem i ten wiersz przetłumaczyłem jako pierwszy. Skrzydła motyla. Skrzydła motyla. Są jego strojem weselnym i całunem. Pięknieje tylko, by złożyć jaja i umrzeć. Żeby jeść, rosnąć, możesz być brzydki bez skrzydły. To nawet pomaga. Motyl tylko po to rozpościera skrzydła, by już za chwilę oderwać się od tego świata. Gdyby potrafił myśleć tak jak my, widok skrzydeł przeraziłby go. Tak jak nas przeraża pierwszy zawód. No, więcej już chyba Zygmunta Frankla nie mam. Jeszcze może jeden wiersz, który jak śpiewam, to sobie... No właśnie, jak czytam, to go sobie śpiewam. Pojechałbym do Japonii, do Chin. Właśnie, a propos Frankla i tych wierszy, ale zauważyłem, jak... Podobieństwo do twoich tekstów też, o taka przekąs do siebie, tą puentę odmieniającą czy podwajającą znaczenie w ostatniej linijce i taką małą ilość słów, więc właśnie myślałem, skąd go znalazłeś jakby, jak to masz, nie? Jak od jak dawna? Po prostu w internecie, trafiłem na jakoś tak właśnie ciekawi mnie taki psycholog Emil Frankl. A trafiłem na tutaj takiego Zygmunta Frankla i to był dobry strzał. Właśnie myślę, w którą stronę jakby jest ten wpływ, nie? Czy jakby twoje wiersze, ile czerpią właśnie, bo i widzę jak czerpią z tego od niego, a prawdopodobnie ta słowna forma już tłumaczeń polskich również z twoich, nie? Widzę wersa. Znaczy ja za przykłady wziąłem się też między innymi dlatego, że no właśnie, zawsze pisałem bardzo krótkie właśnie takie epigramaty na dobrą sprawę, aforyzmy, no niewiele więcej, właśnie, że tak powiem, ja już po prostu, że tak powiem, skończyłem już, że tak powiem, co ja będę tutaj dalej coś gadał, tym bardziej, że już po prostu ileś tam tych notatek poszło do śmietnika w międzyczasie. Ten kogut powstawał zawsze po dużej ilości prób. Po dużej ilości skreśleń. A tutaj ten Frankl mi pokazał na przykład, jak pisać wielkie poematy. Także no, dzięki mu za to.
Właśnie, głównie Frankel. No, te poezje Jidysz, no to też miało taki swój jakiś, no też... To jest jeszcze inny świat i tutaj to z kolei, no, bez jakichś konsultacji takich, no, właśnie językowych też bym ten nie podołał, ale... Ale no, to jest ciekawe. Chyba, że no, lubię dźwięk, brzmienie języka hebrajskiego. Język Jidysz nie podoba mi się szczególnie, bo tym bardziej, że do niemieckiego nie miałem nigdy za bardzo... No jakoś tak niewiele zawsze po niemiecku rozumiałem, a Jidysz to po prostu gwara niemiecka. Ale trzeba było się i tego nauczyć. Trzeba. Podoba mi się to tłumaczenie jako pewien powód, czy też usprawiedliwienie estetyczne dla wyburzenia formy. Bo chyba głupio tak, się zmienić, no, zrobienie się to już nie wypada. No tak, a zrobienie z takiego krótkiego wierszyka piosenki, no to już jest też zupełnie... Przede wszystkim to już przestaje być moim wierszem, bo to już jest zupełnie jakąś właśnie... Na przykład piosenką dla syna mojego kolegi, który właśnie... Jak się jego pytałem, no tak, no... no to o czym chciałbyś, żeby ta piosenka była? Bo ja już tutaj nie widzę nic więcej. No tak, ale ja to słyszę, ten wiersz. To mi przychodzi na myśl mój syn. No to w związku z tym... Zrobiłem piosenkę o jego synu. A ci pisałeś piosenkę na przykład komuś na urodziny? Czy tak? Ja wiem, można, bo to rzeczywiście mnie trzeba do tego pisania zmusić na tego słowa. Muszę właśnie czuć tą konieczność, żeby tam coś pisać. To się nie zmieniło od zawsze. A to bardzo ciekawe, czyli nie przechodzi nagle taki szał inspiracji w każdym, tylko no, bardziej precyzyjnie ten czas nadchodzi, no, taki z lekkim przymusem. Z przymusem, ale właśnie to jest kwestia takiego przestrojenia tego instrumentu, no bo właśnie jest zupełnie inny stan człowieka, który przychodzi, żeby czytać i który właśnie ma wygłaszać. No to tutaj to ja jestem teraz właśnie w takiej kulturze słowa mówionego, a zupełnie inny jest stan takiego człowieka, który pisze. Ten człowiek, który pisze, jest taki introwertyczny, jest taki gdzieś tam schowany i z którym za bardzo nie pogadasz. Ale właśnie bardzo podoba mi się powrót poezji do ludzi, do kultury oralnej, że poezja nie ma być tylko czytana i pisana, ale właśnie mówiona i słuchana. To jest właśnie piękny powrót. I jeszcze te techniki oratoryjne i takie też storytellingowe. To jest bardzo fajne, że właśnie poezją się bawić i to robisz, żeby właśnie czytać, mówić, śpiewać. Ona wtedy jest żywa, a nie że te książki. Zawsze mi czegoś brakowało właśnie w poezji, żeby to, tak powiem, uzasadnić jej istnienie. Także no, dlatego, nie wiem, tak sobie tak przypomniałem, że na przykład właśnie pierwsza jakaś taka moja nagroda literacka to była taki eksces literacki do melodii z Między nami jaskiniowcami. Zresztą to było na festiwalu kultury ekologicznej w Józefowie koło Gilberaja, dawno, dawno temu. No, ale to właśnie, to gołe słowo, no, że tak powiem, gołego słowa to tak trochę wstyd by wpuszczać między ludzi. Gołe słowo odpowiednio wypowiedziane i poprowadzone jako opowieść ma swoją moc. Tak. Dlatego się staram jak mogę. Dwoje się i troje. I to bardzo ładnie brzmi, tak? To jest z dobrą dykcją, jak mówisz, tak. Z ćwiczonym głosem tutaj. To jest ważne. To jest, wiesz, w porównaniu, jak ktoś może tak troszkę ciąkać pod nosem, a jeszcze jak wtedy wiersz będzie przydługi, nie? To mamy zupełnie odwrotny efekt. Bo tak myślałem, bo rzeczywiście, że można było czasem jakieś dziennikę wykreślić, też jak się coś inne czyta, coś skrócić, ale można pójść jeszcze dalej, nie? Nie tylko zminimalizować ilość słów zapisanych na papierze do tego potrzebnego, prostego, a nie prostackiego minimum, ale można jeszcze pójść dalej, już te słowa zostawić, bo mniej to będą jakby dwa znaki i kropka, ale ładnie je powiedzieć, nie? Na odpowiedniej wysokości, z odpowiednim tonem. I możemy, to nie ma, że już brama, nie? Ostatni mur i nie możemy się więcej nauczyć. To mnie zainspirowało tutaj, bo myślałem o tym, a dostałem pozytywny przykład i słyszałem.
Tak, nie też. Będziesz jutro praktykował na wieczorem. W nocy idę do lasu się uczyć. To jest dobre miejsce na naukę.